Dobrze, czyli wszystko dobrze widać, bo wiecie co? Kamerkę sobie wsadziłem pod czapkę, żeby nagrywać. Także witam Was w materiale takim ogólnikowym. Ja Wam powiem co i jak. Mamy dzisiaj czwartek. Czwartek 19? Chyba tak, nie wiem. Dobra. Co będziemy dzisiaj robić, to ja Wam powiadam po części. Zajmiemy się MTZ-em oczywiście. Powiem Wam, wychodzi dużo innej roboty. Przywiercił sobie dziury na kołki. Dzień dobry, Johna. Dzień dobry. Spałaś w zatorze? Dobrze. Butniki sobie na razie tak tylko pogiąłem, ale je ubetnę i tak. Z tego względu, że po nowym roku przyjdą nowe. A może nawet w trakcie przerwy pomiędzy Sylwestrem, raczej świętami Sylwestrem. Dobra, to idziemy. Uhuhu, łapie. A guzik. Myślałem, że pójdzie. Widocznie jest na styk. Będziemy musieli go dobrze skręcić. Wczoraj dużo jeździłem, powiem Wam. Praktycznie, nie wiem, z 200 km się zrobiło. I to takie, wiecie, kurde, jazda. I dalej będę musiał mieć samochód zajebany. Ja zaraz się odniosę, może w kolejnej części zerknę sobie do Waszych komentarzy. Później macie, no, złapało to. Dobra. Nie, będzie łapać, kurwa. Łapie. Dlatego, że wiertło na styk. No ale dobra. Pierwszy otwór przekręcony. Teraz jakoś tak nogo sobie nagniemy. Powoli, powoli i widzicie, idzie. Dobra. Lecimy w kolejne miejsce. Błotniki, zamienniki jakieś będą takie same. Nie wiem, po ile, po 40 zł przyjdą. Dobra. Lecimy kolejny otwór. Uhuhu. Otwór, nie potwór, byle miał otwór. Aha, wiecie co? Co mogę Wam na wstępie tak jeszcze powiedzieć, wstępnie. Co chodzi o, dlaczego nie pokazywałem montaż pierścieni i wsadzanie tłoków, z tego względu, że to procedura jest dosyć standardowa. Myślę, że pokażę to na 12, jak będzie do remontu, a możliwe, że będę miał jeszcze jedną 12 do remontu zetora. Ma podobno facet nie przyprowadzić, także tym się zajmę. Ja wiem, że tutaj mam warunki spartańskie, ale uwierzcie mi, też chciałbym mieć lepszy warsztat typowy. No, jestem samoukiem, zaraz Wam powiem, to wszystko na razie przywiercamy.
kurde. Jak to się mówi, byśmy to mieli. Wiecie co? To jest radziecka jeszcze wiertarka i do dzisiaj działa. Nie ma z nią problemów. Tutaj sobie, nie wiem, no dałem taką dużą podkładkę dosyć. Ona będzie dobra, powiem wam. Ewentualnie coś tam się ją podszlifuje. Ale ona siedzi. Tutaj do przodu będę miał te cienkie. Dobra, mamy jakoś otwory przywiercone. Teraz tak. Nie. Gdzież ja je mam? Oj, bo wiecie jak to kurde jest. Trzeba będzie to ugarnąć, jakby nie było. Tak czy owak Zbigniew Nowak, jak to by powiedzieć. Na razie robię. A, tu wiecie co? Mam już dokręcony mniej więcej silnik, głowicę przekręcono z tego względu, że po prostu czasami przychodzę, robię to wieczorami po obrządkach, dlatego też nie ma wszystkich części, tak jak powinno, teraz wam coś nagram, po prostu będziecie mieli więcej. Tu na razie mam zrobione głowice na 15 kg na kluczu. Takie znalazłem oznaczenia, to chodzi o dokręcanie głowicy, ale jeszcze spróbuję zwiększyć do tych 16 do 17, ważne, no może 17 nie, ale te 16 to na pewno je spróbuję dokręcić. Co chodzi o to, na miniaturkę wstawię wam, bo zrobiłem zdjęcie, jak do uszczelki dociąłem te plastikowe takie uszczelniacze, jak to wygląda. Ja po prostu to uszczelkę położyłem sobie pierwsze na płaszczyźnie i później po prostu wsadzałem te uszczelki plastikowe i je później docinałem. I jeszcze a propos tego, to je sobie połapałem po prostu na super glue, żeby przy zakładaniu głowicy gdzieś coś nie uciekło. Po prostu tego klejem normalnie złapałem i tyle. Dobra, nie wiem, od tej strony czy od tej. Ciekawe. To jeszcze tak trzeba zrobić, żeby to później było demontowalne. Ale przywiercone, powiem wam, dobrze się przywierciło, ja tu nie widzę jakichś żadnych problemów. Czyli go weźmiemy sobie troszkę grafitowym. O, dobra. Dobra, super, poszło. Teraz by się przydała chyba mała szlifierka. Kurtkę zdjąć. A zbiornik mam zabrany. Dobra. Nie, bo zbiornik pojechał na dobranie nyplów, bo tam jakieś do inne nyple. O, jeszcze wycieraczki do samochodu sobie może dzisiaj założę. Dobra. Zostawiamy ją tu.
trzeba będzie klepnąć ją. Tak. Dobra, może będzie trzeba zaostrzyć. Nie, trzeba sklepać, będzie lepiej. Kawałek szyny jest, dobra, albo blok nawet, też na szynie. Pojedziemy sobie. Teraz szukaj wiatru w polu. A nie, dobra, jest. Ile? 11 minut materiału. A widzicie, dopiero kołka wbijamy. Troszkę trzeba go zasmarować. Będzie chciał pójść? Ciekawe. Kurde, chyba nie. Uparty. Czyli miałem plan, ale nie wyszło. Dobra. Trzeba go wytrzeć. To gruba tarcza także. Teraz nie ma, że nie ma, ma. Pójść i koniec ma pójść. A co? Dobra. Mamy to, ile mamy minut? Jak nie, to zrobimy zaraz dokręcanie głowicy. Dobra, wejdzie nowy materiał. Także dowalim sobie. Na 16. Minuty tutaj to kilogramy.